dzieciństwa niekoniecznie najbardziej pamiętamy, czy na chlebie leżała najlepsza szynka i czy mieliśmy najbardziej firmowe buty i najlepsze koszule. Z dzieciństwa najbardziej pamiętamy, czy byli z nami rodzice, czy nas kochali. Z dzieciństwa pamiętamy wspólne wyjazdy, rozmowy, to, że rodzice potrafili wziąć na kolana, przytulić, opowiedzieć jakąś historię, to, że potrafili zauważyć problem, a nie mówili: nie mam czasu, jestem zmęczony, bo jestem po pracy, odejdź, włącz sobie komputer, telewizor. Próbuje naszą rodzinę niszczyć dzisiaj to, że po pierwsze naszym dzieciom planujemy karierę, a po drugie zamiast je wychowywać, oddajemy to wychowanie telewizji, komputerom, grom i tak dalej. Jeśli dzisiaj mamy się modlić za nasze rodziny, jeśli dzisiaj mamy się modlić o miłość, to trzeba chyba wrócić do tego, co jest moim i Twoim powołaniem. Rodzinie mojej zawsze okej, czasem pochmurny, czasem słoneczny dzień. Rodzinie mojej zawsze okej, czasem pochmurny, czasem słoneczny dzień. W rodzinie razem my trzymamy się. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Radomyślu nad Sanem na trzecim pikniku diecezjalnym Rodziny. Szczególne spotkanie, bo w tym roku świętujemy 25. rocznicę powstania Caritas w Polsce i w sposób szczególny chcemy być tutaj w tym miejscu z rodzinami i dla rodzin, dla całych rodzin spotkanie z różnymi atrakcjami. Gościliśmy dzisiaj w naszej miejscowości dyrektora Caritas. W tym roku chcemy pokazać społeczeństwu i uwrażliwić społeczeństwa na konkretne sprawy, które przeżywa nasze społeczeństwo, więc biedę. I wybraliśmy tutaj właśnie diecezję sandomierską, żeby na pikniku rodzinnym wskazać na ważność rodziny, ważność dziecka w rodzinie i też biedy, bo wiadomo, że dzisiaj też rodzice borykają się z problemami ekonomicznymi, z problemami edukacji, z tego względu, że często nie stać ich finansowo na to. Ale i ważność rodziny jako ojca i matki. W tym roku Caritas, który obchodzimy, czy w wielu diecezjach są organizowane takie spotkania pod kątem właśnie dziękczynienia i uświadomienia tej wielkiej roli Caritasu w Polsce? Oczywiście w wielu diecezjach, chociażby od teraz rozpoczęliśmy od Dnia Matki do Dnia Dziecka, więc do 1 czerwca różnego rodzaju festyny odbywają się w poszczególnych diecezjach. Kilkadziesiąt diecezji bierze w tym wszystkim udział. Po 25 latach jakie wyzwania w najbliższym czasie czekają Caritas? Myślę, że najważniejszym takim wyzwaniem to jest wolontariat. Chodzi o to, żeby jak najwięcej młodych ludzi zaangażować, bo młodzi ludzie są otwarci, oni są gotowi do takiej pomocy, ale żeby zachęcić, dać im też pewną formację. W perspektywie przyszłorocznego wydarzenia Światowych Dni Młodzieży, w jaki sposób Caritas będzie uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z Ojcem Świętym Franciszkiem? Ponieważ wszystkie diecezje Caritas diecezjalne są autonomiczne, więc każdy sobie przygotowuje to. Natomiast my, do nas zwrócono się z prośbą, żebyśmy pomogli, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Oczekują tutaj od nas tej pomocy, szczególnie też, żeby pożyczyć pojazdy. Potem diecezje indywidualnie będą organizowały takie grupy. Natomiast młodzież, która będzie przyjeżdżała do nas z zagranicy, to bardzo wielu już wyraziło chęć spędzenia kilku dni takich charytatywnych. Chodzi o to, że chcieliby coś pomóc konkretnie w danym miejscu charytatywnie, jeżeli będą przybywać. Myślę, że to jest też dla nas takie wyzwanie, spotkania się z tymi młodymi ludźmi, pokazania, co my robimy, wykorzystać też ich takie doświadczenie. Jakie przesłanie Caritas na te czasy mógł ksiądz dyrektor przekazać tym, którzy za pośrednictwem internetu będą się z nami łączyć i będą oglądać nas i słuchać? Ja myślę, my wszyscy musimy sobie uświadomić, że Caritas oznacza miłość, a więc to, co jest takie istotne, żebyśmy potrafili być tacy życzliwi wobec drugiego człowieka, żebyśmy zauważyli drugiego człowieka, który jest w potrzebie.
żebyśmy potrafili zaangażować się w taką pomoc, nie tylko materialną, ale też taką pomoc sąsiedzką, bo to trzeba zawsze wiedzieć, co się dzieje za ścianą u sąsiada, czy jest samotny, czy potrzebuje pomocy. Cóż, potem chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy w jakiś sposób wspierają Caritas, zarówno duchowo poprzez modlitwę, jak i materialnie, ponieważ i ta materialna pomoc, ona jest konieczna i potrzebna. Dlatego tym wszystkim składam serdecznie, Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzymy tak samo wszelkiego Bożego błogosławieństwa i sił w tym niełatwym pracy i posłudze dla całej naszej ojczyzny. Gorąco pozdrawiamy i dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, ale to jest bardzo piękna praca, bo więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. A więc jeżeli my możemy coś dać z siebie, to większą radość taką sprawia człowiek. Przez to też staje się głębszy duchowo. W jaki sposób Caritas Diecezji Sandomierskiej angażuje się w przygotowania pikniku rodzinnego? Caritas Diecezji Sandomierskiej podejmuje różnego rodzaju inicjatywy. Oprócz takiej działalności charytatywnej, jak uczestniczenie w różnych akcjach charytatywnych, jak jałmużna wielkopostna, wigilijne dzieło pomocy dzieciom, organizowanie wypoczynku letniego, również taką pomoc jak dożywianie dzieci, pomoc rodzinom znajdujące się w trudnej sytuacji, również jednym z działań jest podejmowanie takiej wspólnej zabawy. Dzisiaj co obserwujemy? Że wiele rodzin jest tak zabieganych, zatroskanych o sprawy, dużo ludzi pracuje poza granicami, więc ciężko jest, trudno nawet spożyć taki wspólny posiłek. I myślę, że tak jak piknik rodzinny, tutaj organizacja poprzez wspólną modlitwę, poprzez wspólny posiłek, poprzez wspólną zabawę, jest to przede wszystkim umacnianie więzi rodzinnych, więzi sąsiedzkich i również więzi parafialnych, więzi wspólnotowych. Ze Szkolnego Koła Caritas, które zostało powołane w Zespole Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Głównymi celami naszego koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych. Staramy się nauczyć młodych ludzi, jak ważna jest pomoc, bo ta pomoc do nas wraca. I nie można powiedzieć, że każdy, kto pomaga, nie ma jakiegokolwiek honorarium. Uśmiech ludzi, których spotykamy i ta radość, że im pomagamy, jest naszym największym honorarium, jakie możemy dostać. W jakim celu tutaj przyjechałyście? Oczywiście przyjechaliśmy tutaj, żeby wesprzeć całą tą akcję, ponieważ promujemy tutaj wartość rodziny, miłość, którą przekazuje nam rodzina i chcemy pomóc tutaj organizatorom włączyć się w jakikolwiek sposób. Warto, żeby istniały takie inicjatywy? Myślę, że to jest świetny pomysł dla młodych ludzi, bo młodzi ludzie w ten sposób mogą pokazać, jak bardzo zależy im na pomocy innym osobom. Piknik rodzinny gromadzi rodziny, a rodzina, jak wiemy, oczywiście jest fundamentem życia. Miłość jest jej podstawowym też fundamentem i piknik gromadzi rodziny, integruje te rodziny, podkreśla wielką rolę i rangę rodziny w kształtowaniu osobowości i życiu każdego człowieka, od małego dziecka po dorosłego już człowieka. Także uważam, że jest to szczytny cel i warto takie pikniki organizować i pokazywać, że rodzina, dzięki rodzinie jesteśmy i dzięki rodzinie istniejemy i że jak ważna jest rodzina w naszym życiu. Kwiatki do z bibuły. Jesteśmy z Izby Regionalnej z Antoniowa, robimy kwiatki, żeby ubrać tą piękną gałązkę i ubrać świętego Jana Pawła II.
i robimy i będziemy robić, będziemy wieszać każdy kolor, wiosenne kwiaty, różyczki, przebiśniegi, no różne kwiaty będziemy robić i ubieramy tą piękną gałązkę Jana Pawła II. Myśli Pani, że takie pikniki to jest dobra inicjatywa? Bardzo dobra inicjatywa i powinni właśnie wychodzić, tym bardziej, że ludzie się spotykają, dzieci, młodzież, wtedy wszyscy się gromadzimy i powinni się spotykać i powinny często właśnie różne pikniki odbywać się. My tutaj dzisiaj promujemy książki dla dzieci i dla dorosłych. Jesteśmy z biblioteki, tutaj biblioteki gminy, reprezentujemy biblioteki gminy Radomyśl i przyjechaliśmy właśnie, żeby promować książeczki. Myśli Pani, że to jest taka dobra inicjatywa, takie pikniki rodzinne? Bardzo dobra i wiele osób by nie poszło do księgarni po książki, a tu dzisiaj już Pani u nas książki i kulinarne i tutaj bajki dla dzieci pokupiły. Co ma na celu taki piknik rodzinny? Ja myślę, że integrację międzypokoleniową. Bo to nie jest tylko piknik dla dzieci, ale dla dzieci, dla rodziców, dla babci, dziadziów, także to jest integracja międzypokoleniowa. A to jest radosne spędzenie czasu też wolnego, nie przed telewizorem, nie przed komputerem, a na świeżym powietrzu i jeszcze z innymi bliźnimi. Poznać można kolegę, koleżankę, także wspaniały to jest czas spędzony, dobry czas. Dziewczyny, loteria cieszy się dużym zainteresowaniem? Tak, to bardzo dużym, jak widać zresztą. Jak się tutaj znalazłyście? No zostało zorganizowane, z chęcią przyjechałyśmy. Chcemy zawsze pomóc. A to jest dobra inicjatywa? Moim zdaniem bardzo dobra. Cieszę się, że ludzie tak się angażują w pomoc. Przez zabawę, przez jakieś uczestnictwo w czymś. Czyli to taka dobra integracja rodzinna i nie tylko. Można się bardzo zintegrować, poznać nowych ludzi. Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Państwo tutaj znaleźli? Córka uczęszcza do Scholi Stalowej Woli, do parafii Opatrzności Bożej. No i właśnie ksiądz organizował wyjazd. Uważa Pani, że to jest dobra inicjatywa? Bardzo dobra, dla rodzin. Spędzenie miło czasu po południu w niedzielę. Dyrektorze, skąd się wziął pomysł na organizację pikników rodzinnych? Generalnie moim marzeniem jest to, by Radomyśl żył. Żeby to było miejsce, gdzie ludzie mogą się spotkać, gdzie mogą pobyć razem ze sobą, tworzyć wspólnotę, a tej wspólnoty w dzisiejszym świecie po prostu nam brakuje. I stąd pomysł na pikniki rodzinne, gdzie ludzie będą mogli spotkać się ze sobą, pobawić się, jednocześnie pomodlić, podziękować Panu Bogu za to wszystko, co otrzymali. Jakie są cele organizowania pikników? Ja myślę, że generalnie głównym celem to jest ta wspólnota, która się tworzy, prawda? Ludzie są razem, mają czas dla siebie, mogą się do siebie pouśmiechać, mogą pobyć ze sobą, to jest istotne dzisiaj. Taki jest główny cel pikniku, jednocześnie ożywienie tego naszego miejsca, związanego z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia. Cieszymy się, że w tym roku dopisała nam pogoda, że frekwencja była bardzo piękna. Do współpracy zaprosiliśmy kolejne instytucje, które współtworzą ten piknik. I to jest piękne. Razem możemy więcej i lepiej. Obsługuje.
kupuje ten park linowy plus poligon do paintballa wraz z kolegami. Staram się tutaj obsługiwać wszystkie zainteresowane grupy, jak i osoby, które przyjdą do nas tutaj prywatnie. Czy osoby, które tutaj przychodzą, są zadowolone z wyposażenia parku? Są przede wszystkim zaskoczone, że coś takiego u nas jest, funkcjonuje, bawi, cieszy. Można tutaj naprawdę fajnie spędzić czas nie tylko z przyjaciółmi, ale i z rodziną. Wchodzą całe rodziny czy tylko dzieci? Wchodzą całe rodziny, dopingują znajomi, jest masa zadowolonych, uśmiechniętych osób, które do nas wracają. Myślisz, że to jest dobry czas dla rodziny? Jest to czas, który na pewno zespala czy rodziny, czy wspólnoty, które tutaj do nas przyjeżdżają. Jest wykorzystany ten czas na pewno z pozytywną energią, z pozytywnym przesłaniem. Mateusz, jak się tutaj znalazłeś? Przyjechałem z rodzicami, bo rodzice działają w ruchu Światło-Życie przy parafii w Gorzycach. No tak, przyjechałem z nimi. Przyjechałeś z całą rodziną? Tak. Z całą rodziną. Myślisz, że cele, które są tutaj pielęgnowane, wartości są dobre? Czy to buduje wspólnotę rodziny? Na pewno, żeby takie spędzanie wspólnego czasu ze sobą i takie jednoczenie się, tak? Co tutaj się dzieje? My tutaj pokazujemy bioróżnorodność Podkarpacia. Mamy przyjemność gościć u Was na pikniku. Jesteśmy ze Stowarzyszenia Ekoskop z Rzeszowa i w tym momencie realizujemy projekt Alarm dla Bioróżnorodności Podkarpacia i właśnie dzięki temu projektowi możemy Państwu tutaj zapoznać Państwa z tym, co żyje w naszym regionie. Uważa Pani, że takie miejsca są dobre na rozwijanie takich pasji? No, ja myślę, że najmłodsi tutaj mogą zdecydowanie potwierdzić, że zainteresowanie naszym stoiskiem jest dosyć spore. Najmłodsi mogą zobaczyć, jaka jest bioróżnorodność w świecie owadów. Mogą także wziąć owady na rękę, zobaczyć, że owadów nie trzeba się bać. A także pokazujemy, jak można sprawdzać za pomocą odczynników jakość wody w naszych rzekach czy zbiornikach wodnych. Stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem? Bardzo dużym. Nie mamy chwili odpoczynku. Cały czas ktoś przychodzi i ogląda, dotyka, podziwia. Czyli to jest dobre miejsce na promowanie takich rzeczy? Mam nadzieję, że tak. Że nie uczymy się, nie poznajemy przody z książek, z telewizji, teoretycznie, czy tylko możemy dotknąć, zobaczyć, jak wygląda chrząszcz gunia, który zjada nam pączki, czy karaczan z Madagaskaru, czy pluskwiaki z łąki, czy zasuszone owady. Wszystko to można dotknąć, zobaczyć, powąchać, poczuć. Słychać dzwonka dźwięk, strażak sam na miejsce mknie. Migiem wkłada płaszcz i kask, zawsze wszędzie jest na czas. Pomoże ci strażak sam, samochód śni. Strażak sam robi wszystko za dwóch, sam to prawdziwy zuch. Ulicami naprzód gna, dla każdego uśmiech ma. Ktoś ma dziś kłopoty gdzieś, więc strażaku śpiesz się, śpiesz. Pomoże ci strażak sam, samochód lśni.
strażak sam robi wszystko za dwóch. Sam to prawdziwy zuch. Nie żyje ogniowa strach, co broni mienia i nas. Strażacy to wierni są i na nich mundury śnią. Nie żyje ogniowa strach, co broni mienia i nas. Strażacy to wierni są, mundura śnią. Stop!